Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Obecnie wśród chińskich urzędników i wielu ekspertów zajmujących się tematyką bezpieczeństwa międzynarodowego panuje dość wyraźna zgoda co do tego, że Chińska Republika Ludowa musi rozszerzyć swoją działalność w kierunku regionu arktycznego. Chińscy eksperci do spraw bezpieczeństwa od dawna już wzywają przywódców narodowych do rozwijania zdolności, które byłyby niezbędne do zabezpieczenia chińskich interesów na tak zwanych nowych strategicznych granicach. I tutaj myślę, że na samym wstępie już warto Państwu polecić bardzo ciekawe źródło. Podręcznik pod tytułem Science of Military Strategy, wydany przez Chiński Uniwersytet Obrony Narodowej. Jest dostępne także anglojęzyczne wydanie tego podręcznika. Link znajdziecie Państwo w opisie i w komentarzu do tego materiału. I w tym podręczniku możemy przeczytać, że regiony polarne są jednym z głównych kierunków ekspansji chińskich interesów narodowych. Także wyznaczają nowe zadania dla armii chińskiej. I tutaj, jeśli przysłuchamy się nie tylko wypowiedziom polityków, ale także właśnie ekspertów, tego zaplecza eksperckiego, chociażby w postaci Chińskiego Uniwersytetu Obrony Narodowej, to widzimy, że niezwykle istotne jest kształtowanie tej polityki bezpieczeństwa chińskiej również w Arktyce i otwieranie się na współpracę z państwami tego regionu. Myślę, że dla zilustrowania tego strategicznego dylematu, przed jakim stoi dzisiaj Pekin, bardzo ciekawą ilustracją będą relacje chińsko-fińskie. Jeszcze niedawno w Finlandii panował całkiem spory entuzjazm w odniesieniu do tego planu organizacji Polarnego Jedwabnego Szlaku, kiedy Pekin zaproponował stworzenie korytarza arktycznego, tak zwanego korytarza arktycznego, który składałby się z linii kolejowych, z podmorskich tuneli, satelitarnych stacji naziemnych, lotnisk dla ekspedycji naukowych, czy też biorafinerii, no to pod tym względem rzeczywiście w Finlandii był całkiem spory entuzjazm i wielu polityków wypowiadało się bardzo ciepło na temat tych chińskich zamierzeń. No i zresztą nie tylko Finlandia tutaj wykazywała się, że tak powiem, z całkiem sporym entuzjazmem, ale także wiele innych państw patrzyło pozytywnie, patrzyło z nadzieją na inwestycje chińskiego kapitału. Natomiast ostatnie zawirowania geopolityczne, a przede wszystkim wsparcie dyplomatyczne, jakiego Chiny udzielają Rosji w kontekście wojny na Ukrainie, spowodowało, że nawet w Finlandii, która przez długi czas wydawała się najbardziej takim realnym partnerem Chin w regionie, no ten entuzjazm bardzo mocno, że tak powiem, spadł, i to mówiąc najdelikatniej, jak tylko potrafię. Ubiegając się o członkostwo w NATO wraz ze Szwecją, Finlandia wyraźnie zwraca się nie tyle, że na zachód, co po prostu zamyka wrota do tej chińskiej ekspansji arktycznej, i tutaj jest ten dylemat oczywiście chiński, jak dalej realizować te ekspansję, czy tylko i wyłącznie w porozumieniu z Rosją, czy mocniej naciskać na Rosję, jeśli chodzi o dostęp chociażby do portów w Arktyce. Natomiast niewątpliwie te relacje chińsko-fińskie są bardzo ciekawym papierkiem lakmusowym i pokazaniem tego, jak mocno po 24 lutego 2022 roku zmieniły się możliwości ekspandowania polarnego właśnie Chin. Tutaj trzeba wspomnieć o tym, że administracja Xi Jinpinga oficjalnie uznała Arktykę za region o znaczeniu strategicznym. W 2014 roku dyrektor chińskiej Państwowej Administracji Oceanicznej Liu Xigui zadeklarował, że Chiny planują zostać, jak to określił, prawdziwym wielkim mocarstwem polarnym. I horyzont czasowy, jaki wyznaczył, to rok 2035.
W 2017 roku Polarny Jedwabny Szlak został dodany do inicjatywy Pasa i Szlaku. Rok później opublikowano pierwszy w historii oficjalny dokument Chińskiej Republiki Ludowej dotyczący polityki arktycznej, no, w którym stwierdzono, że Chiny mają ważną misję, jeśli chodzi o promowanie bezpieczeństwa w regionie Arktyki. Chiny chciałyby oczywiście stać się arktyczną potęgą, mają ten horyzont czasowy właśnie 2035 roku i dążą, aby do tego czasu osiągnąć taki poziom zdolności do ekspandowania w regionie, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że znaczna część Oceanu Arktycznego znajduje się pod jurysdykcją pięciu państw nadbrzeżnych: Kanady, Danii oczywiście przez Grenlandię, Norwegii, Rosji i Stanów Zjednoczonych, co tak naprawdę pozostawia tylko niewielki skrawek oceanu dostępny do eksploatacji przez Chiny. To wszystko na mocy konwencji ONZ o prawie morza. Tutaj zresztą chińscy eksperci bardzo często ubolewają, że arktyczne mocarstwa bardzo zazdrośnie strzegą dostępu właśnie do Arktyki i hamują jakby zaangażowanie innych państw. Patrząc na ten podręcznik Science of Military Strategy, to widać zresztą, że tam zaleca się daleko idącą ostrożność i podkreśla, że ekspansja Chin w kierunku Arktyki nie powinna szkodzić szerszym interesom strategicznym Chin ani stosunkom dyplomatycznym z innymi państwami. No tutaj oczywiście zaleca się tę asertywną postawę wobec Arktyki, natomiast zaleca się również unikanie niepotrzebnego pokazywania potęgi militarnej. To też bardzo, bardzo istotne. No i tutaj warto przywołać chociażby takich znanych chińskich ekspertów do spraw Arktyki, jak Sun Kai czy Li Zhenfu, którzy proponują, aby Chiny przyjęły wielowarstwową, taką kompleksową strategię wobec Arktyki. Z tej perspektywy Pekin miałby być ostrożny i cierpliwie rozszerzać swoją regionalną obecność, wpływy, wykorzystując narzędzia dyplomacji, w tym dyplomacji publicznej, współpracy gospodarczej, współpracy naukowej, a jednocześnie wzmacniać swoje arktyczne zdolności wojskowe. Jeśli chodzi o kwestie polityczne i dyplomatyczne, to tutaj chińscy eksperci sugerują, że Chiny powinny ustanowić legalną obecność w Arktyce w taki sposób, aby aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu tym regionem, aby tworzyć czy współtworzyć infrastrukturę w tym regionie, jak również stosować dyplomację, tę formalną i nieformalną, aby, jak to mówią chińscy eksperci, pielęgnować arktyczny krąg przyjaciół, życzliwych osób, instytucji, którzy będą wspierali tutaj chińskie aspiracje w regionie. Również ten ekonomiczny wymiar jest bardzo istotny, jeśli chodzi o Polarny Jedwabny Szlak. Tutaj przede wszystkim mam na myśli inwestycje infrastrukturalne, zwiększone wykorzystanie arktycznych szlaków morskich, inwestycje właśnie w obsługę tych szlaków morskich. Wszystko to, zdaniem właśnie chińskich ekspertów, powinno składać się na taką wielowarstwową, taką kompleksową strategię wobec Arktyki. Mówi się zresztą o tej takiej fuzji wojskowo-cywilnej, gdzie łączone byłyby placówki naukowe, współpraca naukowa, jednocześnie z ewentualnymi działaniami podwójnego zastosowania. No, bardzo wszechstronna ekspansja w kierunku Arktyki powinna, zdaniem chińskich ekspertów, w dłuższej perspektywie właśnie skończyć się silną obecnością w tym regionie. No i oczywiście warto tutaj przyjrzeć się tej współpracy między Chinami a Finlandią jeszcze do początku roku 2022. Relacje Chin i Finlandii są bardzo interesującym studium przypadku, które pokazuje właśnie kompleksowe podejście Pekinu do Arktyki.
Tutaj zresztą, jak w soczewce, widać działania dyplomatyczne, gospodarcze czy naukowe. Od kilku lat, zdaniem Pekinu, z punktu widzenia polityków chińskich, Finlandia wydawała się być takim optymalnym zachodnim partnerem do wszechstronnej ekspansji w Arktyce. I relacje dyplomatyczne układały się całkiem nieźle i właśnie można powiedzieć, że te relacje charakteryzowały się takim wzajemnym umiarkowaniem. Warto chociażby tutaj przywołać wizytę w Finlandii w 2017 roku Xi Jinpinga, który chwalił te relacje jako przykład pokojowego współistnienia i takiej przyjaznej wymiany, także handlowej, między dwoma krajami, które co prawda różnią się wielkością, kulturą czy poziomem rozwoju, ale są właśnie przykładem takiej pewnej harmonii w relacjach dyplomatycznych. No i w tej wspólnej deklaracji, która została przedstawiona podczas wizyty Xi Jinpinga, Chiny i Finlandia zobowiązały się do zintensyfikowania współpracy gospodarczej i technologicznej w regionie Arktyki. No i w ramach tych ustaleń dyplomatycznych rozpoczęto wiele wspólnych projektów w dziedzinie przemysłu, infrastruktury, turystyki, kultury czy nawet sportów zimowych. I tutaj, jeżeli chodzi o ekonomiczną część tej kompleksowej strategii Chin wobec Arktyki, najbardziej znaczącym i najbardziej ambitnym projektem arktycznym w Finlandii z udziałem chińskich inwestorów był wspomniany już przeze mnie projekt Korytarza Arktycznego. Korytarz ten miałby łączyć polarny jedwabny szlak z rynkiem Europy Środkowej. Miałoby się to odbyć poprzez nowe połączenie kolejowe wiodące z norweskiego miasta Kirkenes do fińskiego Rovaniemi. No i oczywiście także wykorzystując istniejące już linie kolejowe do Helsinek. Stamtąd kolej miałaby wieść przez nowy podmorski tunel do Tallina, no i dalej już w kierunku Europy. Podpisano umowy z chińskimi funduszami państwowymi, z firmami budowlanymi, jednak ta ekonomiczna wykonalność korytarza została zakwestionowana. Tak naprawdę tego nie udało się zrealizować. Tutaj, biorąc pod uwagę położenie Finlandii, położenie geograficzne jako potencjalnej arktycznej bramy polarnego jedwabnego szlaku i możliwość wyjścia na rynki europejskie, istotnym elementem także w tych relacjach dwustronnych było to, że Finlandia jest całkiem sporym graczem, jeśli chodzi o przemysł leśny. Dla chińskich inwestorów tutaj szczególnie interesujący jest sektor arktycznej biogospodarki. Od 2016 roku już mówi się o możliwości inwestycji chińskich w Finlandii, jeśli chodzi o rafinerię biodiesla. Mówi się tutaj zarówno o miejscowości Kemi, jak i Kemijärvi. Jeśli chodzi o projekty naukowe, to też warto zwrócić uwagę na taki projekt, który narodził się w 2018 roku, kiedy chińska delegacja starała się kupić czy też wydzierżawić małe lotnisko w fińskiej Laponii, w pobliżu wspomnianego już przeze mnie miasteczka Kemijärvi. Chodziło tam o prowadzenie ekspedycji naukowych na biegun północny. Tutaj ta delegacja, w skład której wchodził zastępca atasze wojskowego ambasady chińskiej w Helsinkach, planowała rozbudowę istniejącego pasa startowego, tak aby móc pomieścić ciężkie samoloty, a nawet planowała budowę nowych budynków lotniskowych, obiektów badawczych i tak dalej. Chiński Instytut Meteorologiczny i Chińska Akademia Nauk uzgodniły również w 2018 roku powołanie wspólnego centrum badawczego do spraw obserwacji przestrzeni arktycznej i wymiany danych. To centrum usytuowane w Finlandii miałoby zapewniać także stacje naziemne dla chińskich satelitów teledetekcyjnych i nawigacyjnych. Jak widać zresztą, ten rozmach współpracy był całkiem spory i te zamierzenia Chińczyków były całkiem spore, jeśli chodzi o rozwój tych relacji wzajemnych. Natomiast tutaj trzeba też podkreślić, że druga dekada XXI wieku to czas, kiedy neutralna Finlandia wydawała się takim optymalnym partnerem w sytuacji, kiedy Chiny dążyły do tej ekspansji w kierunku regionu Arktyki, no i oczywiście ugruntowania swojej pozycji jako potęgi polarnej. Natomiast traktowanie Finlandii jako takiego arktycznego przyczółka łączącego Chiny i Europę, a także
miejsca, które zapewniałoby różne bazy do gromadzenia danych, no i możliwość oczywiście organizacji wypraw w kierunku bieguna północnego. No, trwało to tylko oczywiście do czasu. Do czasu tutaj geopolityka ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o te uwarunkowania globalne, globalnego starcia mocarstw mają ogromne znaczenie. Wojna na Ukrainie bardzo mocno zmieniła możliwości realizacji chińskiego kompleksowego podejścia do Arktyki. Tutaj ta strategia chińska napotyka bardzo poważne przeszkody właściwie w relacjach ze wszystkimi krajami arktycznymi, z wyjątkiem Federacji Rosyjskiej. Chociaż tutaj trzeba także podkreślić, że tak zwane sankcje wtórne no, mocno uderzyły w sporo chińsko-rosyjskich projektów arktycznych, w tym w żeglugę przez przejście północno-wschodnie. Natomiast wydaje się, że w dłuższym horyzoncie czasowym jednak Chiny będą miały całkiem nowe i całkiem spore możliwości realizacji arktycznych interesów przy współpracy z Rosją. Wielu ekspertów już dzisiaj kreśli tworzenie się dwóch bloków arktycznych. Z jednej strony chińsko-rosyjskiego, z drugiej strony zachodniego pod egidą Stanów Zjednoczonych. Zresztą tutaj, jeśli spojrzymy na koncepcję strategiczną NATO z 2022 roku, to zresztą też możemy tam przeczytać o Chinach, jak w kontekście właśnie regionu arktycznego. Tutaj niewątpliwie ten nacisk ze strony Stanów Zjednoczonych na członkostwo Finlandii i Szwecji w sojuszu, no niewątpliwie jest tak, że ma ten wymiar właśnie geopolityczny związany z wyścigiem o Arktykę. Zresztą to również zauważają chińscy komentatorzy, chińscy eksperci, którzy nawet piszą o tym, że Arktyka może stać się, czy Ocean Arktyczny może stać się oceanem NATO, oceanem Sojuszu Północnoatlantyckiego, co jest oczywiście traktowane w sposób niechętny, czy żeby nie powiedzieć wrogi. Reasumując, myślę, że blok arktyczny będzie się umacniał. Myślę, że patrząc na takie koncepcje, jak koncepcja George'a Rennera, amerykańskiego geografa, który jeszcze w okresie II wojny światowej kreślił właśnie taką wizję, że Arktyka stanie się kluczowym obszarem starcia mocarstw, myślę, że można dzisiaj postawić taką hipotezę, że Arktyka stanie się jednym z najważniejszych miejsc na świecie, jeśli chodzi o kształtowanie się nowego układu sił, i zresztą te dwa bloki arktyczne, zachodni i chińsko-rosyjski, są moim zdaniem bardzo prawdopodobne, że tak właśnie będzie wyglądała ta rywalizacja. Dziękuję Państwu za uwagę.